Chciałbym porozmawiać na temat telemetrii z przeliczników obfitości gazu, czyli o urządzeniach, które są zamontowane u klientów. Nazywam się Mariusz Sawicki. Zapraszam do zapoznania się z tym materiałem. Dostawcy paliwa gazowego, operatorzy systemów dystrybucyjnych oczekują aktualnej informacji po to, aby błyskawicznie móc reagować na zaistniałe problemy w dystrybucji paliwa gazowego. Dotychczas najbardziej popularnym rozwiązaniem było stosowanie barier oraz dołączonych modemów. Rozwiązania takie wymagały zasilania zewnętrznego. Zasilanie zewnętrzne do tej pory jest realizowane przez albo wykonanie przyłącza energetycznego do danej instalacji AKP lub przez wykonanie wyspowej instalacji opartej na ogniwa fotowoltaiczne lub systemy z wiatrakami. Często budowa przyłączy energetycznych nie wchodziła w grę, ponieważ instalacje redukcji ciśnienia, pomiarów były zlokalizowane na terenach, gdzie nie było to możliwe. Instalacja z kolei fotowoltaiczna musi posiadać stosunkowo duży akumulator oraz o określonej mocy ogniwo fotowoltaiczne. Tak więc z natury rzeczy taka instalacja jest już przewymiarowana. Innym rozwiązaniem, które obecnie mamy już do dyspozycji, jest zastosowanie nowych technologii, takich jak CAT-M oraz Narrowband. CAT-M1 oraz Narrowband IoT pracują w sieciach profesjonalnych, licencjonowanych operatorów telekomunikacyjnych. Zużywają bardzo małą ilość energii, pozwala nam to na emisję danych z wysoką częstotliwością, nawet co 15 minut. Jestem przekonany, że tego typu technologie, takie jak Narrowband oraz IoT, staną się podstawowym rozwiązaniem w przyszłości.